Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej. Zapewne zadajecie sobie pytanie, dlaczego wybraliśmy to miejsce. Prawdą jest, że troszeczkę pokrzyżował mi plany pan Jarosław Kaczyński, bo jeszcze dzisiaj z rana byłem przekonany, że kandydatem, jedynką z naszego okręgu z PiS-u będzie pan minister Ziobro. I właśnie dlatego uznałem, że będzie to dobry moment, żeby zadać mu kilka pytań. Teraz już wiemy, że na jedynce będzie kandydował pan Mariusz Kamiński. Nie zmienia to postaci rzeczy, bo pytania te same po prostu zadam obydwu panom. Otóż Zbigniew Ziobro, od tego zacznę, i jego koledzy partyjni obsiadli nasze lasy państwowe. A właśnie jesteśmy przy dużej firmie, która zajmuje się przeróbką, obróbką drewna. I proszę sobie wyobrazić, że ta firma, żeby prowadzić swoją działalność, produkcję, kupuje drewno na całym, można by powiedzieć, na całym świecie, między innymi z Niemiec. Żeby było ciekawiej, to informacja od byłego szefa Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. W ubiegłym roku Lasy Państwowe lubelskie wycięły więcej niż poprzednicy, czyli w czasach, kiedy my odpowiadaliśmy za władzę w kraju, sprawowaliśmy władzę w kraju, więcej wycięli i sprzedali niż my przez okres 10 lat. Taka, można by powiedzieć, jest rabunkowa gospodarka w lasach. I to co gorszego, żeby to drewno chociaż było przerabiane w Polsce, to pewnie mielibyśmy właściwy dochód z tego. A tak naprawdę zasadnicza wielkość tej masy pozyskiwanej drewna jest sprzedawana do Chin, nieobrobiona. Czyli wiadomo, że zdecydowanie po cenach, które można by było zdecydowanie poprawić, gdyby to było drewno przerobione. Zatem te pytania kieruję do panów, do pana ministra Ziobry, a teraz do pana ministra Mariusza Kamińskiego, no, kandydatów z naszego okręgu. Czy naprawdę czują odpowiedzialność za to, że nasi przedsiębiorcy muszą poszukiwać drewno po całym świecie? No i rzecz jasna, kondycja od tego zależy naszych firm lubelskich i całej naszej lubelskiej gospodarki. A teraz chciałbym, bo to jest istota naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ startuję, jestem na liście na pozycji trzeciej Koalicji Obywatelskiej, przygotowałem taką pierwszą gazetkę i tutaj sobie napisałem, że będę bronił polskich rolników i przedsiębiorców. Na to tego pytania tak bardzo nie będę uzasadniał, dlatego że wszyscy tutaj na naszym terenie wiedzą, że przez 20 lat kierowałem niemałej wielkości firmą budowlaną. I rzecz jasna, że mieszkam i pracuję w regionie o charakterze rolniczym. Zatem zainteresowania tymi sprawami, tymi problemami, to rzecz kluczowa. Poziom rozwoju gospodarczego naszego regionu, poziom zatem życia naszych mieszkańców w zasadniczej mierze zależy właśnie od przedsiębiorców i od rolników, od producentów rolnych. Co przygotowaliśmy dla przedsiębiorców może w pierwszej kolejności? Otóż to są sprawy do załatwienia w ciągu
pierwszych 100 dni dla przedsiębiorców. Po pierwsze, PIT, podatek PIT odprowadzany tylko i wyłącznie od faktur zapłaconych. Wiem, jak to boli, kiedy ma się, kierowałem firmą budowlaną, kiedy ma się duże przeroby, ma się dużą sprzedaż, nie uzyskało się zapłaty, a już był wymóg odprowadzania podatków. Jest to po prostu bardzo, przede wszystkim uciążliwe, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Dla mikroprzedsiębiorców decyzja bardzo jednoznaczna i krótka. Zasiłek chorobowy od pierwszego dnia przechodzi na ZUS. Dzisiaj po prostu mikroprzedsiębiorca pierwsze 30 dni musi płacić z własnego budżetu. Urzędy skarbowe będą centrami obsługi podatnika. Do kontroli firm będą centra ochrony interesów majątkowych Skarbu Państwa. Będą to specjalistyczne jednostki kontrolujące, ale nie napadające, jak to dzisiaj jest, w szczególności jeżeli służba podporządkowana partii rządzącej dowie się, że kieruje takim zakładem ktoś, kto należy do innej, albo ma inne poglądy, albo należy do innej partii. Dlaczego mówię i zaczynam właśnie od problemu przedsiębiorców? Ano dlatego, że poziom rozwoju gospodarczego zależy od przedsiębiorców. To oni płacą podatki, to oni budują budżet, z którego państwa, z którego są realizowane i inne zadania, służbę zdrowia, oświatę, obronność, bezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że w 2000, to są fakty, w 2015 roku, kiedy PiS wygrało wybory, poziom inwestycji był, inwestycje w Polsce były na poziomie 21%. Pamiętam, ambicją było dojście do 25% PKB. I to była właściwa, to był właściwy poziom i to była właściwa tendencja. Dzisiaj, po 8 latach rządów PiS-u, mamy niecałe 16%. I można by powiedzieć, pewnie Państwo zadaliby pytanie, no tak, ale przecież rządzący pokazywali wzrost gospodarczy. Tak, tak było, ale to był wzrost gospodarczy wywołany konsumpcją. Skutek transferów socjalnych także. Oczywiście, żebym był dobrze zrozumiany, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna pomoc, po to jest polityka społeczna, żeby ją realizować. Ale Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło dzisiaj taki oto stan, że my mamy najwyższy poziom w Europie ludzi nieczynnych zawodowo. To jest po prostu nasz poważny problem. Brakuje rąk do pracy. Oczywiście był pewien moment, kiedy Ukraińcy, Białorusini zasilili nasz rynek, ratowaliśmy się, ale wiemy, że i wojna, i ta sytuacja na Ukrainie spowodowała, że wielu mężczyzn musiało wrócić do kraju, czy chciało wrócić do kraju, i u nas mamy poważny problem. Czyli luka zatrudnienia, luka inwestycyjna. To są podstawowe dzisiaj problemy. Mało tego. Dzisiaj, bo pamiętamy wszyscy, że bardzo dobrze odebrany był na początku program 500+, dzisiaj już 800+. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego tak się dzieje, bo inflacja po prostu zjadła to, co należało się rzeczywiście ludziom wymagający pomocy, czy oczekujący pomocy. Dzisiaj inflacja po prostu, te ceny towarów, ceny życia codziennego, ceny towarów życia codziennego powodowały, że po prostu te środki to są za małe, a więc polityka, ja ją nazywam
dopłatowo-dotacyjną, czyli dopłata do wszystkiego, do energii, do mieszkania, do paliwa. Co to odzwierciedla? To odzwierciedla scentralizowane państwo PRL-u, czyli jedna partia rządzi i dzieli. Według własnego uznania najlepiej tych, którzy z tego tytułu są zadowoleni i mówią, że to jest dobra władza. Nie, to jest zła władza. W całym cywilizowanym świecie dobrobyt, dostatek budowany jest w oparciu o pracę, a nie w oparciu o to, że ktoś łaskawie czymś się podzieli. I druga kwestia, rolnictwo, rolnicy. Otóż, proszę Państwa, to, co trzeba osiągnąć, nie mam co do tego wątpliwości, mówiłem w Sejmie wielokrotnie w czasie pracy Komisji Rolnictwa. Otóż marże, które są bardzo wysokie, od produktu rolnika do tego towaru na półce sklepowej, to jest często 350-400% wzrostu. W związku z tym, ale ta marża, ona gdzieś jest wysoko, poza rolnikiem, czyli trzeba przybliżyć marżę do producenta rolnego, czyli do rolnika. To jest jedna zasadnicza kwestia, czyli opłacalność tego co produkują, co robią rolnicy. I druga kwestia, przygotowanie nas, naszego kraju, naszego rolnictwa do konkurencji w nowej sytuacji. Oczywiście myśmy się bardzo dobrze wszyscy poczuli, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, bo dopłaty bezpośrednie do powierzchni, oczywiście do produkcji i całkiem nieźle rolnicy sobie radzili. Zresztą widać, jak przez te od 2004 roku, jak zmieniliśmy korzystnie polską wieś i polskie rolnictwo. Dzisiaj wszyscy wiemy, w związku z wojną na Ukrainie, pomagać będziemy, bo to jest także nasza racja stanu, ale trzeba było już przygotować, a nie przygotowali nasi rządzący, kraj do tej konkurencji z rolnictwem na Ukrainie, bo przecież wojna to nie oznacza, że tam nie ma ludzi i nie chcą żyć, nie chcą prowadzić działalności gospodarczej, nie chcą produkować chleba. Produkują i to bardzo skutecznie, więc to, co się wydarzyło, to, co się zadziało przez kolejne miesiące tego roku, czyli zalew zboża niekontrolowany, zalew magazynów, do 5 miliona ton wjechało do Polski. To, co się działo, jeżeli chodzi o ceny owoców miękkich, te protesty, które i dobrze, że sadownicy, rolnicy, że naprawdę postawili wymagania, że się upomnieli i przynajmniej dali znać, że nie zgadzają się na taką władzę. No i minister Kowalczyk, mimo że niechętnie, ale musiał stanowisko opuścić. To ewidentnie świadczy, że rząd PiS-u nie przygotował się, nie miał polityki rolnej, nie ma polityki rolnej w dalszym ciągu. W związku z tym zdecydowanie, jednoznacznie mówię. Zajmiemy się rolnictwem w kontekście przygotowania się do konkurencji. Dla Ukrainy jest miejsce w Europie, dla nas jest miejsce w Europie. Sensownie musimy po prostu ze sobą konkurować, zdrowo konkurować z korzyścią dla obydwu narodów. A dzisiaj absolutnie jesteśmy, tutaj nie wolno wykorzystywać tej sytuacji, bo tu zawalił rząd, a nie Ukraińcy, że nie przygotował konkretnej zaplanował, nie przygotował konkretnego programu, scenariusza współistnienia, współkonkurowania, tak, z Ukraińcami, bo to się da zrobić pod jednym warunkiem, że się potrafi i że się chce. Wygląda na to, że rządzący PiS ani jednego, ani drugiego nie chciał, nie umiał zrealizować. To tyle z mojej strony, trochę długo, ale te dwie kwestie są dla mnie absolutnie kluczowe. Rolnictwo i przedsiębiorcy. Rząd, tak,
już dawno Margaret Thatcher bardzo głośno powiedziała, rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. Dysponuje tymi, które zostaną wypracowane przez ludzi, te, które wpłyną z podatku, tymi po prostu gospodaruje. Najważniejsze, żeby gospodarował mądrze. Mam poważne wątpliwości, że tak było do tej pory. Naprawdę, ja do Państwa na ten temat wyrażałem swoją opinię już wielokrotnie, bo spadochroniarzy już mieliśmy wcześniej. Moja ocena się nie zmieniła. Mówię bardzo jednoznacznie. Naprawdę na Lubelszczyźnie, na południowym Podlasiu nie brakuje dobrze przygotowanych, wykształconych ludzi, menedżerów, zdolnych kierować różnymi sektorami naszej gospodarki. W związku z tym trudno jest akceptować, zresztą mam poważne wątpliwości co do kompetencji takiego ministra jak Kamiński, jak minister Ziobro, bo zrobili wiele złego, ten w zakresie naszego wymiaru sprawiedliwości, a ten w zakresie naszego bezpieczeństwa. Więc zwracam się z apelem do mieszkańców naprawdę ziemi bialskiej, południowego Podlasia, Lubelszczyzny. Naprawdę, rozejrzyjcie się. Na tych listach są ludzie, którzy będą was dobrze reprezentować, będą o was dbać. Jeżeli senator, jeżeli pan minister jest dobry, to niech spróbuje zakonkurować w Gdańsku. Ja stawiam pytanie, dlaczego nie wystartuje do Senatu w Gdańsku, tylko u nas tutaj na ziemi bialskiej. Więc oceniam to, zresztą zadaję pytania, państwo pamiętacie, w trakcie kampanii pierwszej senatora Biereckiego, przecież obiecywał, że w Parku Radziwiłłowskim powstanie ekskluzywny hotel. Pytam, panie senatorze, jest, bo ja go naprawdę nie widzę. Pytam państwa mieszkańców Białej Podlaskiej, co z tymi planami, co się wydarzyło, że nie widać tych inwestycji, szereg innych spraw, które obiecywał, ale sztandarowym, pamiętam, sam się ucieszyłem, no nareszcie pewnie z Międzyrzeca będziemy przyjeżdżać do Białej, jeżeli taki ma być ekskluzywny, ale to były po prostu puste obietnice i tak to niestety oceniam. Smutne. Dobrze, że kontynuujemy, że naprawdę rządzący, że kontynuują to, co przygotowywaliśmy, bo ja przypomnę, naprawdę pierwszy odcinek autostrady, czyli obwodnica Mińska Mazowieckiego, to tak wtedy wielu zadawało pytania, co wy w polu autostradę budujecie. To było ten krytyczny moment przekroczenia Wisły, tak? To był pierwszy odcinek na wschód od Wisły. Dobrze, pamiętam, jak współpracowałem na pewnym etapie zgodnie z ministrem wtedy Tchórzewskim. Dopingowałem go, nawet mu obiecywałem, że na antenie Radia Katolickiego skrytykuję go, że za słabo się stara, że nie łączy tej obwodnicy z Warszawą, a później z Kałuszyna do Siedlec. Dzisiaj nieźle to idzie. Dobrze, że to przygotowaliśmy, bo my to przygotowywaliśmy. Martwię się, że nie potrafią jakby przyznać się do tego, że to nie jest tak, że tak jak stają do kamer i mówią, że rządzimy i nareszcie się buduje. Nie. To tak nie jest. Inwestycje tego typu dłużej się przygotowuje dzisiaj niż się realizuje, bo to są kwestie środowiskowe, decyzji środowiskowych, nie tylko sprawy związane z prawem budowlanym czy prawem z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Więc to trwa często zdecydowanie dłużej. Więc dobrze, że się realizuje, dobrze, że jesteśmy już tutaj na przy granicy. Ten odcinek od Białej Podlaskiej do granicy
troszeczkę dłużej potrwa, bo nie jest to w formule projektu i buduj. Jest to w pierwszej fazie i to akurat administracja drogowa zleca i będzie prowadziła pierwsze prace przygotowawcze w zakresie do pozwolenia na budowę, no bo jest to przejście graniczne, tak, granica unijna i tak dalej. Te sprawy muszą organa państwa prowadzić, nie może to robić firma, bo są po prostu zbyt i poważne, i trudne do realizacji w normalnej, zwykłej firmie budowlanej. Więc to troszeczkę potrwa, ale to mnie nie martwi. Wielokrotnie mówiłem, najważniejsze, że decyzje były podjęte w sensie kontynuacji, realizacji. Pamiętamy wszyscy, kiedy minister Schmidt chciał nam zafundować drogę szybkiego ruchu jednojezdniową, kiedy zdecydowanie sprzeciwiałem się i tak dalej, mówiłem o drodze szybkiego ruchu, ale dwujezdniowej, no to później wykorzystali, że Żmijan nie chciał autostrady, tylko drogę dwujezdniową szybkiego ruchu. Więc chcę powiedzieć, że wolałem, żeby właśnie była droga dwujezdniowa szybkiego ruchu, która troszeczkę jest w standardzie niższa niż autostrada, ale na pewno nie zgadzałem się na to, żeby to była droga szybkiego ruchu jednojezdniowa. Przeciwko temu protestowałem, bo było, zresztą nawet mówiłem, proszę tego nie robić, bo szkoda pieniędzy. Najwyżej poczekamy, aż z was zmienimy, wtedy zrobimy to w standardzie drogi dwujezdniowej. Więc oczywiście, jeżeli w tym kontekście, i tutaj pan redaktor, myślę, że bo o tym gdzieś tam zabierał głos, to jest średnicowe przejście, ono ma znaczenie z racji uruchomienia nowego jednowartnego szlaku. I Małaszewicze jako przyszłe potężne centrum logistyczne, naprawdę nie wiem na co czekają, to już trzeba teraz zrealizować. Idzie to za wolno. Tędy w tej chwili do czasu wojny przez to przejście przechodziło 20% tylko towarów w ramach nowego jedwabnego szlaku. Reszta, bo nowy jedwabny szlak to jest kwestia umowna, bo także drogą lotniczą, drogą morską to też nowy jedwabny szlak. Więc są wszelkie dane ku temu, tylko trzeba przygotować się z centrami logistycznymi i granice do tego przygotować, żeby odprawy tej masy towarowej osiągnąć do poziomu 40, nawet 50%, i to byłyby gigantyczne dochody z tego tytułu. Oczywiście jest po drodze wiele problemów. W Międzyrzecu trzeba wiadukt zrobić, bo już była taka sytuacja, że co kilkanaście minut zamykany był przejazd, no i wtedy i kierowcy się denerwują, i mieszkańcy, bo i dla jednych jest to uciążliwe, i dla drugich. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o granice, absolutnie zdecydowanie tak. Dobrze, że kontynuują i realizują dwójkę i dziewiętnastkę. To jest akurat dobrze i zresztą już przed wojną wiedzieliśmy, jak mają przebiegać w Polsce autostrady i drogi szybkiego ruchu. I to jest zresztą największy problem z dziewiętnastką. Dzisiaj już się nazywa ta droga z Lublina. Tak, Via Carpatia, ale imienia Lecha Kaczyńskiego. A tak naprawdę to myśmy przez Lasy Janowskie, decyzje środowiskowe, to trwało. To myśmy to przygotowali. I tu znowu, jako ciekawostkę na koniec, nazywaliśmy to drugi etap obwodnicy Puław, a tak naprawdę była to odnoga od 17 w stronę Radomia. To jest kilkanaście ładnych kilometrów drogi dwujezdniowej. To zrealizowaliśmy, nie chwaląc się, brałem w tym udział, w ramach zadania drogi numer 17. Dwa lata temu naprawdę na tej drodze dwujezdniowej nie mieścili się ministrowie z premierem na czele Kaczyńskim przy otwarciu tej drogi, ale żaden nie zadzwonił. Przyjedź, postawimy cię w drugim szeregu, bo w pierwszym nie będzie. Nawet się nie zamknęli, ale słyszałem, widzicie, rządzimy i się buduje. Łatwo zawłaszczać. Znaczy, wie pani, ja do tego podchodzę, ponieważ
nie spadłem z księżyca, nie jestem spadochroniarzem. Jestem 6. kadencję posłem. Obrazowo powiem, szefowałem Komisji Infrastruktury, wiceszefem, więc tutaj brałem czynny udział w wielu przedsięwzięciach. Taką historię opowiem, na którejś komisji podniosłem o kolejne zadania na naszym terenie. I któryś z posłów z zachodniej części kraju mówi: Żmijan, ty się uspokój. Na ty, bo znamy się od lat. Uspokój się, bo jechałem przez do Terespola, obwodnica Białej Podlaskiej, to tyle nawstawialiście tych słupów oświetleniowych, bo rzeczywiście co 25 metrów, rzeczywiście to była przesada, więc my też mamy potrzeby. Angażowałem się wszędzie, gdzie tylko było możliwe. Współpracowałem z różnymi, czy reprezentującymi różne partie. Nie patrzyłem na to, kto jest z jakiej partii, jakie ma poglądy, ale tam, gdzie w grę wchodziły środki finansowe dla regionu, dla miasta, starałem się tam być. Myślę, że to zadecyduje moja aktywność w czasie właśnie tych moich działań w parlamencie, ale i wcześniej przecież w mieście 2 kadencje byłem radnym i w sejmiku 1 kadencję, więc tutaj biografia taka, że można było obdzielić parę osób tymi funkcjami, ale nie to jest ważne. Ważne, że starałem się po prostu robić wszystko, żeby nasz region rozwijać, żeby odrabiał straty, bo mieliśmy duże. Dzisiaj nie jest tak źle. Jeżeli Państwo jeździcie po Polsce, oczywiście odrobiliśmy przede wszystkim, jeżeli chodzi o drogi szybkiego ruchu, autostrady. Już dzisiaj, no teraz jeszcze kilka miesięcy już od Siedlec, a niedługo także z Białej Podlaskiej, w samochód można będzie wsiąść i do Lizbony dojechać autostradą. Zatrzymując się tylko na odpoczynek, więc tak. Ale jeżeli pani pyta o drogi samorządowe, tak, też poprawiliśmy to w znaczący sposób. O poparcie? Więc ja oczywiście ci mi poprą, którzy uznają, że wart jestem poparcia. Ja oczywiście będę się zwracał do wszystkich, żeby zechcieli oddać na mnie głos i tu nie mam co do tego wątpliwości. Nic mi się nie należy. Ja jeżeli wykonywałem swoją pracę społeczną, polityczną, to oczywiście bardzo łatwo, i to jest prawdziwe zdanie, brałem pieniądze, decydowałem się oczywiście na taką pracę, w związku z tym wiem, że trzeba pójść i dzisiaj właśnie dlatego jestem tutaj z Państwem i że za pośrednictwem Państwa zwracam się do mieszkańców Białej Podlaskiej, mieszkańców południowego Podlasia z prośbą, żeby zechcieli jeszcze raz mi zaufać. Więc jeżeli Biała Samorządowa zechce mnie poprzeć, takiej deklaracji ja jeszcze nie słyszałem, ale jeżeli Państwo już wiecie, a wiem, że dziennikarze szybciej często mają wiedzę niż posłowie, naprawdę tak się zdarzało, więc niejednokrotnie. Więc jeżeli tak jest, to już się cieszę i z góry dziękuję. Biała Samorządowa, bardzo Wam dziękuję, jeżeli to prawda. Chciałbym, żeby tak było. Ale zwracam się za pośrednictwem Państwa do wszystkich mieszkańców. Ci, którzy zauważą, czy zechcieli zauważyć moją aktywność, to jeszcze raz proszę o zaufanie.